Wyjątkowy letni wieczór, w Szczecinie nie brakuje atrakcji. A to wszystko za sprawą zespołu Boys, który dzisiaj gości w Disco Famie. Imprezowe miasta witają Was bardzo serdecznie. Zapraszam do środka. Imprezowe miasta witają dzisiaj wakacje w niesamowitym towarzystwie. Ze mną zespół Boys. Witam serdecznie. Cześć, miło mi Marcin Miller. Chłopaki są gdzieś tam z tyłu. Nie dość odchodzi, słyszę znów z twoich ust. Zawsze prawda miała jakiś sens. Chodzi jak bajka, piękne jak tysiąc róż. Ty się śmiałaś zawsze, no i cześć. Macie 20-letnie doświadczenie, ponad 20-letnie. Rok temu wasza piosenka Jesteś szalona została hitem wszechczasów. Powiedz mi, jak to się stało, że odnieśliście taki wielki sukces? Zgadza się. Na festiwalu w Ostródzie rok temu, czyli 2013 rok, zespół Boys z piosenką Jesteś szalona zdobył tę nominację do hitu wszechczasów, że ta piosenka została hitem wszechczasów, co bardzo nas cieszy, ponieważ no, było z kim walczyć, bo były różne piosenki, ten przekrój jednak tych piosenek no, na przestrzeni tych 20 lat, jeśli chodzi o muzykę disco polo, no to jednak jest pokaźny, tak więc zwyciężyła jedna piosenka, a bardzo nas cieszy, że to nasza. Czułaś, zapomniałaś mego płacu, nie słyszałaś w mojej pamięci, w moim sercu pozostaniesz tu. Może tak, kiedyś jak ktoś krytykował muzykę disco polo, to w takich latach młodzieńczych, jeszcze buńczucznych, kiedy liznąłem trochę, nie wiem, większego pieniądza i myślałem, że nie wiem, złapałem Pana Boga za piecy i jestem Bóg wie kim, to zaraz jakieś tam rękoczyny były, zaraz się tam starałem kłócić, nie wiem, starałem się jakby pokazać, udowodnić ludziom, że jednak muzyka disco polo jest o wiele lepsza, ale teraz uważam, że lepiej tego nie komentować, jeżeli podoba się ludziom to, co robimy, to tylko i wyłącznie należy to gloryfikować. Nie będziemy jakby nikogo namawiać do swojej twórczości i nie tylko. Z tego, co widzę, a istniejemy już na rynku muzycznym ponad 20 lat, już nie jedna telewizja, większa i mniejsza, publiczna i prywatna chciała nas, mówię tutaj ogólnie o muzyce disco polo, chciała nas zakopać, zagrzebać, zapomnieć o nas, no ale nie daliśmy się, ja tyle. Jeżeli Wam się podoba, przychodźcie i bawcie się. Jeżeli się nie podoba, po prostu no, nie musicie na nas pluć, nie musicie, nie wiem, na nas przeklinać. Po prostu nie przychodźcie i tyle. Mamy swoich fanów, ich kochamy, ich szanujemy. Dokładnie. Więcej fanów miałeś w kolorowych latach 90. czy jednak teraz? Bo jakby nie patrzeć, to muzyka disco polo staje się coraz bardziej popularna. Wiesz co, to jest tak, że we wczesnych latach 90., czyli wtedy, kiedy ja wydałem powiedzmy pierwszą kasetę, to dla mnie już to było świętość, prawda? Że prosty chłopak ze wsi wydał kasetę, którą wydała firma z Warszawy i ta kaseta rozeszła się tam w ponad, nie wiem, milionowym nakładzie albo jeszcze większym, ponieważ my wtedy nie wiedzieliśmy, jakie to są nakłady. Więc ja tylko mogę gdybać, że nie wiem, jakie to były jakby ilości tych ludzi, prawda? Bo teraz mamy za sobą mnóstwo telewizji. Mamy przecież swój kanał muzyczny i nie tylko jeden, ponieważ już i telewizja Polsat ma swój kanał Disco Polo. Więc z tego, co pamiętam, już wiem,
wiem, to TVN też coś tam planuje. Telewizja publiczna powoli też się przełamuje i tam gdzieś tam przemyca jakieś tam po prostu zajawki muzyki disco polo, czego dowodem jest pani Maryla Rodowicz, którą serdecznie pozdrawiam. I pani Marylo, naprawdę proszę nie płakać, proszę się nie wstydzić. Bardzo dziękujemy i wielki szacunek za to, co pani zrobiła w Opolu. A tymi opiniami proszę się nie martwić. Tak więc powracając do tematu i tak szybko jakby puentować. No teraz mamy za sobą telewizję, tak więc uważam, że dotarcie do publiczności jest o wiele łatwiejsze, tak więc nie tylko słucha nas publiczność w Polsce, ale również w Europie, za granicą, no i tam, na stacji kosmicznej. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz zobaczymy się w Szczecinie. Bardzo Was serdecznie do tego zachęcam. Dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam wszystkich fanów, pozdrawiam wszystkich, nie wiem, telewidzów, którzy będą imprezowych miast. Oczywiście pozdrowienia od zespołu Boys. Cześć. Jesteś dobrze przygotowana. Nie kręć tego.